Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. A z tej strony komputer klasy 386. Ma obecnie 28 lat i jest 4 lata starszy ode mnie. I dzisiaj się nim pobawimy. Okej, więc nie tak dawno zapytałem Was w ankiecie tutaj na YouTubie, który z filmów chcielibyście obejrzeć szybciej i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu i wielkiej radości wygrał ten film retro z komputerem 386. I love democracy. Ogólnie chciałbym zaznaczyć, że ten film będzie podzielony na dwie części. W tej dzisiejszej części pokażę Wam, co ten komputer ma w sobie. Spróbujemy go uruchomić, zainstalujemy na nim DOSa i Windowsa 3.10 i następnie odpalimy parę gierek i zobaczymy, jak ten komputer sobie radzi. Natomiast w drugim materiale pobawimy się troszeczkę bardziej w tego YouTubera, tego, co czyści wszystko olejem z eukaliptus. Jak on się nazywa, Kamil? On to jest Psivery? Nie wiem, jak to się mawia. No, jeżeli ktoś z Was lubi retro, to może kojarzy gościa. Nie wiem, czy my skołujemy olej z eukaliptusa. W każdym razie wyczyścimy ten komputer i zrobimy też parę upgrade'ów. Będę chciał dołożyć tutaj jakąś kartę graficzną, kartę dźwiękową i troszeczkę RAMu. Swoją drogą, jeżeli chodzi o karty dźwiękowe i karty graficzne, możecie mi dać w komentarzach jakieś sugestie, co polecacie na złącze ISA. Tak więc jest to IBM model 325T. Ma tutaj 386, 25 MHz, 2 MB RAMu, 80 MB dysk. Z tego, co wnioskuję, ten komputer jest z Niemiec i tutaj jest Morgenstern Biuro Komunikacji. Jakiś czas temu udało mi się wylicytować ten komputer za 150 zł. Wiem, że jest sprawny, bo już wcześniej go uruchamiałem przed tym materiałem. Co ciekawe, jest to praktycznie dokładnie pod względem specyfikacji taki sam komputer, jak pierwszy komputer, który miał mój tata w latach 90., jeszcze zanim ja się urodziłem. Więc tutaj się tak troszeczkę śmiałem, że jak zamówiłem tą paczkę, to powiedziałem: tato, przyjdzie pewna duża paczka, nie powiem ci, co to, ale jak przyjdzie, to podłączę, postawię i powiem ci, rób jakieś rzeczy. No i tak potem było, że tata siedział i do nocy grał w Dyna Blastera. Żeby go otworzyć, tu mamy takiego fajnego knefla, jest w ogóle bezśrubkowy. Wciskamy i ciągniemy do siebie. No i po prostu wysuwamy sobie całą usieńką obudowę. Siup! O! Ogólnie to jest jeden z nowszych komputerów 386, w sensie z końcowej fazy produkcji, dlatego jest dość nowoczesny jak na komputer tej klasy. Tu oczywiście mamy front. Tutaj jest schowany procesor, który jest przylutowany. Jak widzicie, ma taki malutki radiatorek. To jest bardzo ciekawa sprawa. To jest i387, czyli jest to koprocesor. To jest część akurat wymienna i można było sobie ją dołożyć, jeżeli chcieliśmy przyspieszyć niektóre operacje naszego procesora, głównie matematyczne, to wtedy kupowało się koprocesor i mieliśmy troszeczkę mocniejszy procesor. Tutaj mamy dwa sloty na RAM, przylutowane 2 MB RAMu. Z tego, co wiem, można dołożyć jeszcze 16 MB, więc całkiem sporo jak na komputer tej klasy. Co fajne, ten komputer ma już typową baterijkę BIOS-u. Tutaj Kamil z TechTesters bardzo mnie oczulał, że często komputery 387 miały takie wielkie akumulatory czy baterie, które lubiły sobie wybuchnąć i wtedy rozlewały się po całej płycie głównej i ją niszczyły. Tu fajnie, bo już mamy jedną taką normalną baterijkę, z którą nic się nie stanie, więc ten komputer może być bardzo długowieczny dzięki temu. Ogólnie jeżeli chodzi o I/O, to też jest całkiem nowocześnie, ponieważ mamy już złącza PS2 na mysz i klawiaturę. Warto powiedzieć, że większość komputerów 386 miały tylko 5-pinowe, to takie łącze DIN na klawiatury i nawet nie miały PS2 w ogóle. Mamy oczywiście RSA 232, LPT do drukarki, no i wyjście wideo, bo co ciekawe, ten komputer też ma zintegrowaną kartę graficzną, co również nie było regułą w tamtych czasach. I na sam koniec takiej prezentacji znalazłem stary, zarchiwizowany magazyn z 92 roku, gdzie właśnie opisywany był ten konkretny egzemplarz. Kosztował w roku 92 $1300 wraz z monitorem w tej takiej właśnie podstawowej wersji, jak widzimy ją tutaj. No, tak więc było to całkiem sporo kasy wtedy.
Ogólnie tak, z tym PC-tem jest jeden problem, mianowicie dysk twardy nie przeżył podróży. Myślę, że to jest no, normalne, prawie 30-letni komputer. Jednakże możemy go uruchomić, więc zróbmy to. O, 162 błąd. A, czyli bateryjka jest martwa. Dobrze. No, i tak wygląda nasz cudowny BIOS. Ogólnie plan jest taki, mam działający dysk na IDE i wiem, że on będzie działał. Jest bardzo duży, ma 40 giga, totalnie kosmiczna ilość, jak na taki komputer. Ale pomysł jest, żeby zrobić coś fajniejszego. Mam parę rzeczy, które kupiłem w Chinach, tak? Koronawirus. Zaraz mi wszyscy będziecie pisać, że umrę na tego strasznego wirusa z Chin, ale powszechną praktyką jest montowanie do komputerów typu retro kart compact flash, które całkiem spoko nadają się jako dysk twardy. Kupiłem sobie taką przejścióweczkę i zaraz wypróbujemy, czy to zadziała. Myślę, że karta 128 MB nam wystarczy. W razie czego mam jeszcze kartę 8 GB i troszeczkę inną przejściówkę. I gdyby nam jeszcze było mało, to o, kupiłem jeszcze taki bajer. To jest IDE laptopowe i karta SD zwykła. Akurat wiem, że fajniej się nadają karty Compact Flash do starych komputerów, więc spróbujemy je wykorzystać. Natomiast gdyby nam coś nie poszło, zawsze mamy jeszcze kartę SD, która jest mega prosta, można sobie to łatwo wrzucić do kompa, więc zobaczymy, spróbujemy, trzymajcie kciuki. Jedyne, co mnie martwi akurat w przypadku tego konkretnego adaptera, że jasne, tutaj wchodzi nasz normalny kabel IDE i tutaj nie będziemy mieli żadnych problemów, sobie to wepniemy. Problemem jest to, że jest zasilanie takie jak do stacji dyski. I z tego co widzę tutaj, z tego zasilacza akurat nie wychodzi druga taka wiązka, więc... No i dobra, chwila prawdy. Okej, świeci dioda. Obiecująco. Hard disk error. Czasami karty Compact Flash nie wszystkie chcą współpracować, zaraz sprawdzimy. A ta z tego co wiem kojarzyłem, że działa mi w starym laptopie. Dobra, zobaczymy. Tu są takie zworki, których nie zauważyłem wcześniej. Mamy master i slave. Spróbujemy ustawić teraz na mastera i zobaczymy, jak to pójdzie. No i jest gitara. Zniknął nam błąd dysku twardego. Tak, zobaczcie, to działa. Ogólnie z tym adapterem na kartę SD problem polega na tym, że to, tak samo jak ten adapter zresztą, to jest IDE laptopowe, którego tutaj oczywiście nie ma, bo chyba to jest w ogóle nowszy standard. Dlatego mam jeszcze taką przejściówkę. Tutaj mamy zwykłe nasze IDE plus pełnowymiarowe zasilanie i to wszystko przychodzi nam do laptopowego IDE. I teraz mamy właśnie takiego naszego większego Frankensteina i zobaczymy, czy nam to w ogóle zadziała. No, wygląda na to, hej, to działa. Okej, to obiecujące. Fajne jest to, że te adaptery z Chin zadziałały, bo miałem pewne obawy co do tego. Zobaczymy, czy jeszcze z kartą SD to tak zadziała, bo obawiam się, że pojemności współczesnych kart SD mogą być troszeczkę zabójcze. Okej, i mamy to. I wrzucimy tutaj kartę 32 giga. W sumie tą baterię bym musiał wymienić kiedyś. A nie, okej, dobra. Dalej jest tak samo, 527 MB. Bardzo jest możliwe, że po prostu BIOS widzi to na zasadzie 527 MB i wcale nie wykluczone, że gdybym na tej karcie pamięci zrobił, nie wiem, jakieś powiedzmy partycję w DOSie na zasadzie 1 giga, która w wymiarach DOSa jest już naprawdę kosmicznie duża, to prawdopodobnie to by zadziałało. Patrzcie, tu moje tajne dyskietki. Wszystkie. Zdecydowanie bardzo legalny DOS 6.2.2, ale to może nie, ale chciałbym wam pokazać. Oryginalny Windows 3.10. Wiem, że bardziej popularny 3.11, ale 3.10, mówię, mam oryginał, także jej! Wydaje mi się, że ta stacja dyskietek w ogóle nie jest oryginalna, bo to jest taka szpara. Albo ją trzeba po prostu troszeczkę wysunąć, bo tu obudowa siadła elegancko, ale ten, dobra. Teraz dla fanów ASMR. Czy wysłyszycie te dyskietki? Ogólnie tutaj korespondowałem sobie ostatnio z moim widzem, pozdrawiam Jakub.
Instalujemy tutaj DOSa i Windowsa 3.10, które nie są jakimiś super systemami. Warto tutaj powiedzieć, że komputery 3.8.6 bez problemu były w stanie obsługiwać Windowsa NT 4.0 czy systemy IBM'a OS 2. Jednakże tak jak mówię, że ten komputer ma być dla mnie bardziej taką retro maszynką do odpalania gier, dlatego instaluję tutaj DOSa. A co ciekawe, można tutaj zainstalować nawet OpenBSD, który jest współczesnym systemem i wspiera dalej 3.8.6. Linux bodajże od kernela 3 ileś albo 4 ileś już wywalił wsparcie dla 3.8.6, więc tutaj jest sytuacja gorsza, ale może kiedyś zainstalujemy tutaj też inny system operacyjny, ale dzisiaj DOSik, Windowsik i demówki. Żeby zainstalować DOSa, jak widzicie, no wygląda to w ten sposób. Zasadniczo to ten DOS jest od razu taki, no dobra. Configure first. Teraz, żeby zainstalować DOSa, oczywiście mówi nam, że wszystkie pliki zostaną wywalone, klikamy Y. No i tak. Dobrze. Jest setup 1. Ło, jak szybko formatuje dysk. Dlatego, że mamy właśnie Compact Flasha. Keyboard. Jest polska programisty. Mam nadzieję, że będzie polska programisty. Settings are correct. Tak, CDOS. Install. No i teraz zacznie się instalować system i będę musiał pożonglować dyskietkami, tak żeby wszystko się zgrało. O, i to jest rzecz, która się właśnie dzieje. Teraz proszą nas o zmianę dyskietki. Musimy włożyć dysk numer 2. Klik. Jedna dyskietka. Druga dyskietka. Enter i lecimy dalej. Chodzi o to, że DOS widział maksymalnie 640 kB pamięci, a my właśnie mamy już komputer 386, mamy wbudowane 2 MB RAM-u, więc możemy coś do HiMemSysa sobie poprzerzucać, czy HiMema samego, nie wiem, coś tam dokładnie nazywa, ale skojarzenie z tworzeniem memów jest naprawdę całkiem ciekawe. Starting MS-DOS. HiMem! Woo! Moi drodzy, świetnie. Mamy zainstalowanego DOSa, DIR, proszę, wszystko elegancko działa. Polska klawiatura to nie jest polska klawiatura programisty. Oh shit, i gdzie tu jest dwukropek? Polskie litery, o nie. C, Jezu, C dwukropek, backslash, tak to było? Jest, chwała Panu, to działa. Okej, Nano, jaki tu jest edytor? Edit. Ja coś tu zepsuję jeszcze. Cholera, już zepsułem. Ratujcie. Cholipka. Jak wyjść? A mówią, że wyjście z Vima jest trudne. Okłamali mnie. Okej, okay, tutaj no, myślałem, żeby to właśnie dopisać do autoexeka. Okazuje się, że tutaj jest już to dopisane, czyli keyboard.pl zmieniam po prostu na US i będzie działać, więc okej. Okay. Chociaż tyle, nie musimy reinstalować gitara. Mamy już nasz rodzimy język, hura, tak kolorowa instalacja, kontynuuj. Pełna instalacja, 5 mega, kontynuuj. Okej, okay, hura, tak, więc mamy naszego Norton Commandera, świetnie. Bardzo podobny do programu Midnight Commander, który jest otwartoźródłowy na Linuxie. Tak, to był pierwowzór. Tak, i tutaj mamy nasz katalog i sobie go teraz skopiujemy do gry. Kopiuj. Mhm. O, no i tutaj już mamy skopiowanego prehistorika na nasz dysk. No i odpalmy go. O stary, flashbacki z dzieciństwa, z kitu. Wszystkie dialogi skipowały, co? O ja. Te dźwięki. Czekaj, bo tu się jakoś tu robiło i tu można było... O! Patrz, widziałeś takie sekrety? Ej, chodźcie tu, miśki. Czekaj, bo to było jak... O, tu i patrz, i teraz tak. I cyk, i tu już przeskoczyliśmy tak daleko do końca levela, pyk. Będzie gdzieś taki... O, jest taki młot, pa go teraz, pa jakiego będę miał teraz młota. I te dźwięki, ciup, ciup, ciup. I młotem hołotę. No i teraz mówię Kamilowi, że instalujemy Windowsa 3.10, Kamil, no to ile będzie dyskietek, a ja? Tyle, 8.
Kamil takie oczy zrobił. Oczywiście nie będziemy was tym zanudzać, aczkolwiek tak, tyle się będzie przekładania dyskietek. Co my tu mamy? Setup. Oczywiście po polsku. Enter, dalej. Instalacja ekspresowa. Język polski. No i tutaj w tym instalatorze jest już polski programisty i to jest, który chcemy. Drugorzędny układ klawiatury, niech będzie polski. Typ przełącznika, niech będzie... Tak, jest OK. No i zasadniczo tyle. No, będzie kopiowanie plików i trzeba będzie przekładać dyskietki. Nic fascynującego. Windows 3.1 się zainstalował, więc teraz tylko wpisujemy Win. No i ładuje się nam Windows. Oczywiście możemy go sobie wrzucić do autostartu, gdybyśmy chcieli. Ja uważam, że fajniej będzie tak, gdy będziemy mieli nad tym kontrolę. No i zobaczcie, oto cały nasz Windows 3.1. Wygląda to mega dziwnie, jak na dzisiejsze czasy, ale tak to właśnie wygląda. Mamy na przykład Sapera, który jest zbudowany. Widzicie, niewiele się różni od tego z Windowsa XP. O, umarłem, to też się nie różni. Mamy pasjansa. Paint! Tak, mamy program graficzny. O kurcze. Ale czat. Nie mam zielonego pojęcia, jak się obsługuje tego Windowsa tak naprawdę. Tu jest menadżer plików. Hej, no to wygląda akurat dość podobnie. O, widzicie? Patrzcie, to jest technologia. Macie dwa okna. Przechodzicie do gry, kopiujecie, ja cię kręcę, no technologia. Normalnie drag and drop działa, jest git. Nie, szczerze mówiąc podejrzewałem, że jeszcze wtedy drag and dropa nie było, ale był, więc fajnie. Oczywiście wielozadaniowości nie istniała, nie możemy teraz zrobić czegoś innego, bo on kopiuje, więc nie. To nie ten system operacyjny. Proszę Państwa, Wolfenstein 3D. Ej, dziad, to całkiem spoko. A to dziad. Ono tu. Pyk. Porobiony. Patrz teraz tu. Sekrecik, elegancko. Pa, wbijamy. Cyk, cyk. Machine gun. Now I have a machine gun. Chodźcie tu. Dzień dobry. Pyk, 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 pyk. A dzień dobry, proszę Państwa, o to jest Liero, Kill Em All. No tutaj Liero, no nie chodzi to zbyt, nazwijmy to, płynnie. Ale to jest, Liero jest przecież dość nową grą, stary. No, chodzi to słabo. Chyba nie pogramy, Kamil, razem, niestety. Okej, okay, i tutaj z dedykacją dla mojego taty, Dyna Blaster w ogóle gra z roku komputera, więc... Powinna chodzić spoko. A wracaj. Poleciał straszny stwór. Pamiętam, że jak byłem mały, to mi było bardzo szkoda. I zabrał ją do takiego strasznego zamku. Nie chciałbyś do takiego, co? Nie chciałbym do takiego zamku. No i chodzimy naszym panem, stawiamy bombki. Patrzcie, cyk, i będziemy smażyć te balony. O, czekajcie, teraz będzie coś, co nazywam pro-gamers momentem. O, patrzcie jak go zakneblowaliśmy. A, usmażyliśmy dziada i bardzo dobrze. Pamiętam, jak tata w to grał i ja mu kibicowałem. Tata siedział i grał, a ja mu kibicowałem. Kruci, jest moja nagroda. O, i patrz, mamy tu, tak, są inne układy, są takie długie plansze potem jeszcze. W ogóle jest dużo, dużo jest rzeczy. No, i tak wygląda Dyna Blaster. Dzieci. To jest, moi drodzy, Prince of Persia, którym tu się skakało. Do góry? Tak, no. O! Te animacje były bardzo ładne w tej grze. Patrz, jak przeskoczyłem. O! Aaa! O! Zrobiłem sobie kuku. Marło mi się, bodajże, o tak, Baron Baldrick. I to jest gra, którą jak byłem mały, to nazywałem ją Rzadki.
Rzadki. Nie wiem. Po prostu stwierdziłem, że on jest taki rzadki, no. Skąd mam wiedzieć, stary? No, no patrz na tego chłopa, no nie wygląda jak rzadki? Pewnie, że wygląda, no. No może trochę. Nie wiem, co 3-letni ja miał w głowie, ale to zdecydowanie był rzadki i koniec. Jak komuś się nie podoba, to trudno, ale to jest rzadki i koniec. Tyle w temacie. Nie mam pojęcia, o co w tej grze chodzi. Jak byłem mały, to też nie wiedziałem, o co tutaj chodzi. Się jakieś zagadki rozwiązywało i tu się chodziło i klaskało i on te gasił, zaświecał te żarówki, ale nie wiem. Okej, mamy tutaj Lion Kinga, który niestety nie odpala się, bo jest not enough memory i install też nie działa. Mamy Dooma i Doom również ma not enough memory, więc... Jakby to powiedzieć, nie wiem, chyba DOS ma za mało RAMu, ale dlaczego Jaime tego nie ogarnia? Jakby przykro mi, jestem leszczem, nie rozumiem, co się tu dzieje. I tutaj, co widzicie za mną w tle, to jest jedno z dem, które podesłał mi ostatnio Jakub. Myślę, fajnie pokazuje to możliwości procesora 386. No jak sami widzicie, może na dzisiejsze standardy nie wygląda to imponująco, ale no myślę, że w latach 90. mogło to robić wrażenie, chociaż tak naprawdę kij wie, kiedy to zostało napisane. Ale wygląda całkiem uroczo. Ma swój klimat. No i to tyle z moich przygód z tym retrokomputerem 386. Jeżeli interesuje Was to, jak będziemy ładnie czyścić i upgrade'ować ten komputer, to pamiętajcie, żeby zostawić suba. A tych z Was, którzy mają pomysł, jaką kartę graficzną i dźwiękową mógłbym dokupić na złącze ISA, to byłbym naprawdę bardzo wdzięczny za komentarz zostawiony. Dodatkowo oczywiście zupgrade'uję sobie RAM. Myślałem też, żeby dołożyć stację dyskietek 5.25, bo w sumie nigdy w życiu nie widziałem takiej dyskietki, w sensie działającej, jakby na żywo widziałem, ale w komputerze to nie. No i to tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś tipy co do Windowsa 3.1 i co tam ciekawego można pokazać, to również jak najbardziej możecie pisać. No i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnej części. Bios!